Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma Liocat, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 11, tym razem zajmiemy się nidalką, także witajcie i zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że poradnik ten jest głównie dostosowany dla ludzi, którzy dopiero co zaczynają po prostu swoją przygodę wraz z nidalką, także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi moi drodzy o clear, odrobinę się pozmieniało to od czasów sezonu 10, ponieważ nie zaczynamy już bowiem od red buffa, tylko zaczynamy od blue. Ze względu na to, że żaba po prostu dostarcza nam taki reset w momencie, kiedy ją zabijamy. Także zaraz ujrzycie mniej więcej wszystko po kolei. Także dzień dobry i zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi oczywiście o przedmioty, powiem wam szczerze mówiąc, że Night Harvester jest zdecydowanie najlepszym przedmiotem na nidalce, dlatego warto go składać jako pierwszego. Nie warto bawić się w jakieś Riftmakery czy Hextech Rocket Belty, ponieważ te itemy nie są zbytnio dobre na nidalce. Mogą być oczywiście broken, nie ukrywam, jednakże teraz najlepszym i niepodważalną decyzją jest po prostu wybór Night Harvestera, który nie dość, że dostarcza nam mityczną pasywę, która daje nam po 5 cooldownu za każdy item, który złożymy, to dodatkowo w momencie, kiedy hitujemy po prostu bohatera, dostaje ten bohater dodatkowe obrażenia. Także warto po prostu to składać. Jeśli chodzi moi drodzy o clear, clear prezentuje się następująco. Zaczynamy sobie po prostu od blue buffa i idziemy po prostu w górę. Nie staramy się mniej więcej jakoś wszystkiego czy poszczególnych kampów unikać. Staramy się absolutnie wszystko po kolei czyścić. Ostatnio w zeszłym sezonie, w sezonie 10, nidalką zaczynało się od red buffa i szło się po prostu w dół. W tym przypadku, że zaczynało się z Q, potem zaczynało się z W i robiło się po redzie raptory, następnie leciało się w jakieś golemy i się osiągało mniej więcej trzeci level. Natomiast w tym momencie, jak sami możecie zobaczyć, nidalką w zdecydowanym stopniu lepiej zaczyna się od blue, ze względu na to, że żabę, którą zniszczymy za chwilę, dostarczy nam taki jakby zwrot HP-ków, tak jak możecie zobaczyć w tym przypadku. Dlatego nidalka jest w zdecydowanym stopniu teraz lepsza, zaczynając od właśnie blue buffa, ponieważ szybciej zczyścimy wszystkie kampy, jednocześnie będziemy mogli tutaj zesmajtować sobie wilka, żeby po prostu wszystko podobijać z łatwością, no i lecieć po prostu dalej z clearem, gdzie osiągamy trzeci level. W tym momencie doświadczeni gracze nidalki mogą po prostu zrezygnować z nawet i takowych golemków, czy raptorów, czy nawet i red buffa, żeby pójść w dżunglę przeciwnika i jednocześnie robić presję. Natomiast tacy podstawowi gracze nie, najlepiej, żeby po prostu full clearowali, ze względu na to, żeby nie intować sobie gierki w early game'ie. Po prostu najlepiej, żeby starać się za wszelką cenę kajtować tak zwanie red buffa. W tym momencie, na czym polega kajtowanie? Na tym, że wbijamy się po prostu w kampa. W momencie, kiedy jesteśmy oddaleni od niego o pewną część odległości, w tym momencie go kajtujemy za pomocą autoataków. Jeżeli mamy oczywiście wszystkie dostępne umiejętności, hitujemy go za wszelką cenę na blisko. Natomiast jak tej umiejętności oczywiście nie mamy, uciekamy, zamieniamy się w człowieka, leczymy się jednocześnie, co daje nam atak speedy. No i tak mniej więcej szczyściliśmy sobie prawie, że praktycznie całą dżunglę bez zbędnego problemu i mamy jednocześnie full HP. Także tak prezentuje się cały clear do tej postaci. Jeśli chodzi moi drodzy oczywiście o teraźniejszą fazę, dajmy na to, to po prostu spróbujmy sobie wyłapywać tutaj dziś mniej więcej przeciwnika, starać się robić presję w jego dżungli póki jeszcze możemy. Nidalką starajmy się za wszelką cenę zdobywać jak najwięcej presji na mapie, ponieważ jeżeli tego nie robimy, to no po prostu przeciwnik tam wchodzi do dżungli i my praktycznie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego zrobimy sobie żuka i pójdziemy na przykład na topa. Jak wygląda moi drodzy combo na tej postaci? Na początku samym starajmy się mniej więcej trafić nasze bardzo ważne Q w przeciwnika. W tym momencie, jeżeli trafiamy Q w przeciwnika, staramy się za wszelką cenę doskoczyć do niego bez żadnego problemu i po prostu go zgładzamy. Także na początku samym może postaram się pokazać to na przykładzie tego seta. Tylko niestety minionów jest za dużo, więc wydaje mi się, że odpuścimy tą walkę z setem i po prostu się cofniemy pod turret, żeby tutaj zbytnio tryndamerowi nie intować gry.
wyfarmimy sobie wszystkie mniej więcej te farmy, ile się tylko da. Cofniemy się do bazy i tyle. Dobra, cofniemy się do bazy. Kupmy sobie, nie kupujemy na samym początku Night Harvestera, nie ma sensu tego kupować, ponieważ nie stać nas jeszcze na to, dlatego kupujemy sobie tylko i wyłącznie odłamek tego, ponieważ no tylko i wyłącznie na to nas stać. Chciałem na początku wspomnieć, że warto składać buta, niemniej jednak jak sami widzicie, buta mamy po prostu dostępnego w runkach, także przepraszam. Składamy sobie za pierwszym razem ten fragment tego Night Harvestera, a następnie zmierzamy po prostu na przykład ganka na bota albo na ganka na dowolną linię. Starajmy się szukać fragów albo nawet i udziału w zabójstwach, ponieważ im więcej tego posiadamy w early game, tym buta mamy w zdecydowanym stopniu szybciej i nawet jeżeli byśmy chcieli grać na nidalce tak zwanego Dark Seala, czyli tego pożeracza dusz, który dostarcza nam dodatkowe AP, to moim zdaniem zdecydowanie warto. Fajne jest to, że mamy Blitzcranka akurat w teamie, maksami możecie zobaczyć. Darmowe praktycznie stuny, jednocześnie darmowe fragi. Mamy 2-0, także całkiem przyjemny wynik na samym początku gry. Postaramy się szczyścić na szybkości z naszym bottomem mniej więcej tu farmę, żeby mieć po prostu 6 level. I cofnijmy się do bazy po kolejną jednostkę, jakim jest Wielka Pałka. Im szybciej po prostu, im więcej AP posiadamy w early game, tym zdecydowanym stopniu lepiej jesteśmy w stanie sobie poradzić na mapie. Także akurat 2-0 przy wyniku 6 minuty 30 sekundy jest w miarę okej wynikiem. Nie ma nic złego. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o takie protipy na nidalce, bo ciągle zapominam gadać o tych protipach, a przede wszystkim poradnik jest po to, by wam wyjaśnić protipy. Q najczęściej starajcie się używać przed przeciwnika. Nie w momencie, gdzie on się znajduje, tylko tam, gdzie prawdopodobnie może się znajdować. Czyli jak mamy tego Yasuo, to nie hitujemy tu, tylko na przykład do tyłu. Widzicie, gdyby nie ten minion, to po prostu on by otrzymał obrażenia. Kolejnym protipem jest to, że pułapki, które posiadamy na formie człowieka, warto stawiać na końcu krzaków, czyli stawiamy go na przykład mniej więcej tutaj. Przeciwnik za każdym razem wchodzi w krzaki, nieważne w jakim stopniu, a pułapki są po prostu bardzo mało widoczne, dlatego warto to zaznaczyć. Ktoś tutaj się w dżungli znajduje. Warto przede wszystkim zaznaczyć, że takie oznaczanie terenu daje nam przez chwilę wizję. Dodatkowo pamiętajcie, że w momencie, kiedy zaznaczamy sobie teren, to sami możecie zobaczyć, że z łatwością jesteśmy w stanie przeciwnika wyłapywać. Widzicie, tak prawdopodobnie bym zabił tą Lilię. Jeżeli widzieliście, puściłem po prostu Jidę przed siebie, nie tak jakby za nią, i w tym momencie udało się ją prawie że chwycić. Niemniej jednak ten hitbox trochę tej Jidy jest, no nie ukrywam, troszkę zbugowany. O, widzicie? W tym momencie, kiedy stawiamy po prostu pułapki na samym końcu krzaka, istnieje bardzo duża szansa, że przeciwnik po prostu w to wejdzie. I dzięki temu zyskujemy wizję. Dodatkowo, jeżeli tak jakby przeciwnik jest w tym momencie zaznaczony, jak sami mogliście zobaczyć, jeżeli otrzymuje Jidę bądź W, w tym momencie jest oznaczony i my w momencie, kiedy zmierzamy w jego po prostu stronę, w tym momencie zyskujemy po prostu dodatkowego movement speeda. Mam nadzieję, że to przeżyje, bo tak słabo by było padać na odcinku. Także cofnijmy się teraz do bazy. Mamy praktycznie, jak cofniemy się do bazy, całego Night Harvestera. Przepraszam za takie niepoprawne mówienie tych nazw jeszcze przedmiotów, ale dopiero jest mniej więcej trzeci dzień, a ja jeszcze się nie nauczyłem tego wszystkiego w 100% wymawiać. Dobra, teraz w tym momencie, jak mamy 4-0, istnieje duża szansa, że jeżeli kierujemy tak bardzo mocno grę nidalką, warto składać Dark Seala. Ja powiem wam szczerze, tego Dark Seala nie składam, ponieważ zawsze mam takiego niefarta w grze, że nawet jak robię 4-0, to nagle z Dark Harvestem robię... Dark Sealem, przepraszam, z Dark Sealem robię po prostu z 4-3, 4-4, nawet i ujemne statystyki czasami się zdarzały, także ja po prostu tego nie składam. Jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę, to niech to może to składać, oczywiście nie narzekamy na ten item, niemniej jednak jak macie ochotę po prostu mieć jeszcze szybciej Night Harvestera, to sami widzicie, co się dzieje właśnie z Lilią, jak automatycznie zyskujemy praktycznie kolejny damage dzięki temu itemowi.
Sam item po prostu dostarcza nam w tym momencie 221 Magic Damage'a w momencie, kiedy hitujemy jednak przeciwnika. Także jest to OP item w early game'ie, zwłaszcza jak mamy 5-0 i mamy 10 minutę, gdzie przeciwnik praktycznie, no co on ma, fragment Echo Ludena, także nie jest to zbytnio ciekawy item jak na samym początku. A Night Harvester jest w zdecydowanym stopniu o wiele lepszy, ponieważ w momencie, kiedy nieważne w jakim stopniu hitujemy przeciwnika, czy to z autoataku, czy to z jakiejś umiejętności, to on i tak otrzyma wysokie od nas obrażenia. Próbujmy mniej więcej wysnajpić tego Yasuo. Jest to co prawda trudne, ponieważ Nidalka w dużym stopniu opiera się właśnie na Jidzie. O, widzicie? Jak otrzyma Jidę, to praktycznie za całe HP. Także widzicie, w tym momencie zyskaliśmy asystę. Przez to, że hitnęliśmy po prostu przeciwnika. Widzieliśmy gdzieś tu Lidię nieopodal, także warto ją spróbować zgładzić. Też warto, moi drodzy, wykorzystywać coś takiego jak smite czerwony, ponieważ w momencie, kiedy mamy czerwonego smite'a takowego przeciwnika, podpalamy w momencie, kiedy uderzamy go na przykład Jidą czy dowolną umiejętnością na panterze. Pamiętajmy, że Nidalka też bardzo często stara się dominować rywala bardzo wczesnym etapie gry, także to jest akurat idealny gameplay, tak mi się wydaje, ponieważ mamy 11 minutę, już mamy praktycznie 7-0. No i w tym momencie, kiedy zdobywamy tak naprawdę kolejne fragi, sami widzicie, jakbym miał Dark Seala, miałbym około już 7, nawet 8 staków, co przeliczyłoby się na mniej więcej liczbę około 30 AP. Nie chcę po prostu ściemniać, ale około 30 AP bym posiadał, także tak to się mniej więcej by prezentowało, że AP miałbym teraz 130. Jeśli, moi drodzy, chodzi oczywiście o kolejne itemy, składamy, mam wrażenie, takie same itemy, jeżeli ktoś oglądał poradnik do Eliski, to mam wrażenie, że składamy praktycznie to samo. Czyli składamy coś takiego jak, dajcie mi powiedzieć, jak Lich Bane, ponieważ Lich Bane był od lat tak naprawdę preferowanym itemem na Nidalce. Nieważne, czy to była grana ona kiedyś na midzie, czy była grana właśnie na dżungli. Zawsze ten Lich Bane był po prostu broken, ze względu na to, że używanie umiejętności dostarczało nam dodatkowe obrażenia za pomocą naszego autoataku, czyniąc Nidalki takiego, można powiedzieć, trochę hypercarry na oczywiście postaci ludzkiej, ponieważ w momencie, kiedy kogoś hitowaliśmy, nieważne w jaki sposób, z umiejętności oczywiście, to nasz autoatak był wzmocniony o dodatkowe obrażenia. Dlatego możemy sobie oczywiście zacząć od teraz tego itemu, czyli weźmiemy sobie Lich Bane'a. Tylko powiem wam, że w trakcie składania Lich Bane'a warto złożyć Sorcery. Dlaczego? Ponieważ dodatkowe Magic Penetracje oraz Movement Speedy dostarczą nam jeszcze większej mobilności i po części jakości naszych gangów, także warto to po prostu składać, ponieważ obuwie maga jest przede wszystkim ważne. Sytuacyjnie itemy w stylu buta możemy składać na przykład na przeciwników, jeżeli oni mają bardzo dużo stunów, polecam wam Merkurki. Niemniej jednak, jeżeli mamy taką możliwość, że mamy serio 7-0, nie opłaca się składać mobilitek, lepiej po prostu już się bawić w damage, czyli coś w stylu właśnie obuwia maga, tak zwanych sorcerów. Ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie w zdecydowanym stopniu zadawać jeszcze głębsze obrażenia z naszej Jidy. Spróbujemy mniej więcej tą Lilię zwanshotować, jeżeli nadejdzie taka okazja. Także sami mogliście zobaczyć, jedna Jida praktycznie za większość zdrowia, nie mówię, że za całe, bo za całe zdrowie to byśmy zadawali w momencie, kiedy byśmy mieli faktycznie jeszcze na przykład Rabadona w naszym zestawie przedmiotów. No jak możecie sami zobaczyć, w momencie, kiedy zadajemy komuś obrażenia, w tym momencie ten Shin tak jakby się trochę odświeża i momentalnie zyskujemy dodatkowe 85 obrażeń z naszego autoataku. Także jest to całkiem ciekawy item w momencie, kiedy hitujemy kogoś na przykład z Q, doskakujemy do niego, używamy full spellki i nagle gonimy i zadajemy ostateczny cios z autoataku. To jest na przykład przyjemna rzecz, jeśli chodzi o Nidalkę. Dobra, spróbujmy sobie mniej więcej tego secika wyłapać. Może być to ciężkie, dlatego w momencie, kiedy jest dużo minionów naraz, starajmy się gdzieś mniej więcej puścić pod niego jakąś może pułapkę, ponieważ ta pułapka może nam, nie że uratować życie, ale po części możemy zaznaczyć przeciwnika i z łatwością go wyeliminować.
Dobra, wspominałem wam o tym, o tej po prostu poradzie, żeby na końcu krzaków stawiać po części te pułapki. Kolejnym takim elementem protipowym, mam wrażenie, jest heal Nidalki. Bo to nie jest tylko i wyłącznie heal, jak wielu mogłoby się wydawać. Dzięki healowi mamy również coś takiego jak zwiększone movement speedy. Przepraszam, nie w movement speedy, tylko po prostu attack damage. W momencie, kiedy mamy użyte na siebie E, mamy, patrzcie, 0,88, używamy E, mamy 1,14. Także jest to po prostu warty spell do na przykład ulepszania attack speeda naszemu AD carry, jak pushujemy m.in. wieżę. Albo po prostu, jak po prostu pushujemy wieżę, to warto używać na siebie w tym momencie E. Nawet jak posiadamy full max zdrowie, warto to przede wszystkim, moi drodzy, używać, ponieważ szybciej jesteśmy w stanie wklepać kilka autoataków. A to różnie bywa i istnieje czasami nawet taka sytuacja, że... Ulol. Że przeciwnik serio może... Przeciwna wieża serio może być tylko praktycznie na jeden autoatak i istnieje szansa, że jej nie dobijemy bez użycia naszego E. Jeśli chodzi, moi drodzy, o takie full combo, to pragnę również zaznaczyć, że czasami te zasięgi naszych umiejętności są trochę zbugowane, bowiem zobaczcie to. Nie mam zasięgu, a teoretycznie doskakuję do reda. Także warto po prostu też to wykorzystywać, bo nawet jak nie mamy zasięgu, ale mamy taką zieloną strzałkę nad naszym przeciwnikiem albo wrogim kampem, to my w tym momencie po prostu, może postaram się tutaj przejść, my w tym momencie jak mamy zasięgi, to widzicie, pomimo tego, że jesteśmy lekko przy końcówce tego zasięgu, to i tak jesteśmy w stanie doskoczyć, dlatego warto to, moi drodzy, przede wszystkim wykorzystywać. Nie opierać się głównie na tym, że jeżeli mamy zasięg, to wskakujemy, a jeżeli nie mamy zasięgu, to nie wskakujemy, ponieważ jest to trochę bez sensu. W tym momencie, jak nie mamy zasięgu, ale mamy tą jednak strzałkę, za każdym razem warto wskakiwać w rywala. Może uda się to jeszcze na podstawie przeciwnika pokazać, bo na podstawie takiego kampa, który się nie rusza, to wiadomo, że można to przedstawić. Natomiast na podstawie przeciwnika bardzo często przeciwnicy i ten doskok jednocześnie, mam wrażenie, że jest trochę przesądzony ze względu na to, że przeciwnik tak daleko się po prostu rusza, a my nagle tak dziwnym trafem przeskakujemy jeszcze dwa razy dalej. Tylko postaramy się mniej więcej tu kogoś wyłapać. No przeciwnicy nie lubią być wyłapywani. Także niestety jeszcze nie mogę tego zrobić. Nie no, damage z autoataku na 10 stakach Dark Harvesta jest przesądzony. Nie ukrywam. Zobaczcie sami. Tak się prezentuje mniej więcej Dark Harvestik. Ja chyba muszę tutaj stąd przefleszować, bo istnieje duża szansa, że mnie jednak zabiją. A jest, niestety mnie zabili, także mówi się trudno. Składamy sobie oczywiście liczbejna do samego końca i w tym momencie mamy nadmiar damage'a, bo mamy penetrację, mamy 200 AP. Jeszcze wraz z oczywiście levelem osiągniemy dodatkowe punkty AP. Także w tym momencie warto po prostu złożyć sobie zonie. Dlaczego zonie, a nie nic innego, albo jeszcze bardziej coś ofensywnego w stylu Focusa? Moi drodzy, zonia jest przede wszystkim ważna, ponieważ posiadając już bardzo dużą ilość obrażeń, no musimy zagrać trochę jeden item defensywny, który nawet uratuje nas w krytycznej sytuacji, takiej jak przed chwilą widzieliście. Wyłapał mnie Set, wyłapała mnie Aszka za pomocą dwóch kontroli tłumu, czyli Erek, i w tym momencie moja postać nie mogła nic zrobić. Dlatego warto składać zonie, żeby niwelować takie krytyczne sytuacje, jednocześnie ratować sobie na przykład staki na Dark Sealu, jeżeli ktoś oczywiście gra. Ja oczywiście powtarzam jeszcze raz, nie gram tych staków po prostu na Nidalce, ze względu na to, że jak złożę je, to po prostu automatycznie z 9-0 mogę mieć bardzo beznadziejne statystyki, także warto to przede wszystkim zaznaczyć. Jak sami widzicie, teraz porozstawiamy sobie wiele pułapek, tak mniej więcej na zakrętach albo w takich kluczowych miejscach, żeby po prostu przeciwnicy mogli w to normalnie wchodzić. I teraz spróbujemy, głównie opieramy swój po prostu matchup na tym, że staramy się obijać przeciwnika. Jak Jidda nam siądzie, to po prostu automatycznie przeciwnik zostaje bardzo mocno obity. Tylko ciekaw jestem, czy uda się takowego przeciwnika w ogóle jeszcze wyłapać, bo wynik 11 do 35 to mówi sam za siebie.
O, widzicie? Właśnie w tym miejscu, właśnie w tym momencie przedstawiłem wam dosłownie unbalance, mam wrażenie, zasięg na umiejętnościach. Fakt, że padłem, zdobyłem co prawda asystę, niemniej jednak ten po prostu przeskok był tak daleki, że pomimo tego, iż nie miałem nawet go w zasięgu, to i tak byłem w stanie do niego doskoczyć. Także głównie, jeżeli chcemy wbić w kogoś nidalką, nie, po prostu nie martwcie się, że zasięg wam na to nie pozwala, bo istnieje duża szansa, że faktycznie gościa złapiecie. No, zyskaliśmy kolejną asystę za postawienie pułapki 10 minut temu, także to też jest fajne, że pułapki dodatkowo dostarczają nam asystę. Swoją drogą, jeżeli ktoś nawet ucieka na 10 HP, to te pułapki też również bardzo mały damage zadają. Także na tym przykładzie dostarczamy sobie 84 damage'a za pomocą tej pułapki. Także warto je przede wszystkim stawiać w dżungli przeciwnika, bo jak jest taka właśnie sytuacja, że ktoś goni przeciwnika na low i wejdzie na przykład w pułapkę, to możemy zyskać nawet i killa za to, że po prostu postawiliśmy trapa. Jeżeli chodzi oczywiście o damage runkowy, prezentują się on następująco. No, 1000 damage'a z Dark Harvesta nie jest sporawym wynikiem. Zdarzały się nawet takie, że 2000 można było osiągać za pomocą postawienia. Za pomocą Dark Harvesta takie po prostu wysokie obrażenia się zadawało. Niemniej jednak, jak sami możecie zobaczyć, jak przeciwnika się po prostu automatycznie hituje za pomocą jakichś autoataków czy innych bzdetów, w tym momencie ten Dark Harvest również się stakuje. No głównie im więcej posiadamy tych staków, w tym zdecydowanym stopniu jesteśmy lepiej ustawieni w grze. Dlatego jeżeli macie możliwości nawet fajcenia się za 0 fragów, a za zdobycie chociażby Dark Harvesta, to jest to przede wszystkim ważne, bo to dostarcza nam dodatkowo oczywiście obrażenia. Wow. Sami widzieliście, nadziała się akurat na Jidę i w tym momencie otrzymała takie wysokie obrażenia, że nikt nie był w stanie nawet zareagować. Próbujmy hitnąć jeszcze kogoś tam z raz. No sama Jidda zadaje w tym momencie około 800 obrażeń. Nie wiem, czy dokładnie to jest tak napisane. 390 plus 329 na maksymalnym range'u. Także to tyle. Dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tego materiału. Z tej strony Michael. Życzę wam miłych gierek nidalką. Mam nadzieję, że wszystko przedstawiłem. Także trzymajcie się i do następnego. Strzała!